Cześć. Hejść. Hejo. Ludzko. Hej, ludziska. Cześć. Bravissimo! Tu? Kulturki. Kulturki. Czyli? Ja. Ty. I mama. Czyli? Ola, Maja i mama. Oczywiście. Kulturki. Kulturki. Długo nas nie było, słuchajcie. Ale wracamy po bardzo intensywnym tygodniu. Mamy każdy dzień w zasadzie wypełniony po brzegi. Dziewczyny zmęczone wracają. Po szkole, po zajęciach dodatkowych. Po MDK-u, po pływaniu, po zajęciach dodatkowych. W basenie, tak. Angielskiego. I wracają bardzo późno i są już zmęczone, więc weekend jest jedynym czasem, kiedy możemy usiąść i trochę ponagrywać. I trochę pogadać. Ale mieliśmy też dodatkową imprezę ostatnio. Wczoraj. Ostatnio, tak? Czyli wczoraj. Bo jedna kulturka miała urodziny. Tak, świętowaliśmy wczoraj wielkim tortem z dziadkami, babciami. Były przejażdżki konne, była wata cukrowa i inne atrakcje. Tak? Bo Maja miała, obchodziła które urodziny Maja? Siódme urodziny. No i dzisiaj Maja ma swój odcinek i porozmawiamy o... Ronce zbójnika napisała Astrid Lindgren. Tak, Astrid Lindgren, no, którą dzisiaj to mówię. Doskonale znamy. Dużo książek, w zasadzie cała półka chyba książek Astrid Lindgren u nas w biblioteczce jest, mnóstwo przeczytaliśmy, a to ciekawe, bo to pierwsza książka dopiero o Astrid Lindgren, o której mówimy, prawda? Nie pierwsza. Pierwsza. Jeszcze o żadnej nie rozmawialiśmy. Jak to pierwsza? Pierwsza. Jak to pierwsza? A tyle książek lubimy. A ja się przyznam, że dzisiaj mówimy o mojej, jednej z moich ulubionych książek z dzieciństwa. Mamo, a który to już odcinek kultury? O, już. Nie wiem nawet. Pogubiłam się już. Ale bardzo się cieszę na ten odcinek, bo to mówię, jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa i cieszę się, że Wam również się podobała. Maju, opowiedz nam trochę o tej książce, o bohaterach. Dobrze. Bohaterowie byli tacy. Borka, Birk, Undis, Lovis, Ronia i Matis. Matis był ojcem Roni, a Lovis była jej matką. I tak samo było z Birkiem, tylko Birk to był syn. Borki i Undis. I oni się urodzili w tym samym czasie, tylko oni tamci mieszkali w grocie, a w takim małym zamku, takim grocie, a Matis, Lovis i Ronia mieszkali w zamku, dlatego, że to byli zbójnicy w zamku Matisa. I tam też byli zbójnicy u Borki. Czy bandy były? Nie. Zbójników. To były, zawsze 12 zbójników było i oni się nie lubili. A potem jakoś ich dzieci się polubiły. Mhm. No i oni zostali, i ten Birk, i ta Ronia, kiedy się zapyta tego Birka, czy on może być jej bratem. No i on się zgodził. No i potem razem żyli. A potem, jak ona przyszła do domu i Birk też, wyjeżdżali na jazdy konne, no, dlatego, że była zima i ich konie bardzo lubiły jazdy, więc i tak mogły. I czasami nawet się ścigały z Matisem. Maja lubi te fragmenty książek, w których są konie. Tak. Tak? I w końcu też zrobili bitwę. Kto wygra? Matis czy Borka? Jakby w sile. I Matis wygrał. I potem on jakby rządził wszystkim. I potem Borka mieszkał z nimi i było wszystko fajnie. I jeden raz Undis powiedziała do Lovis: gdzie jest Matis i Borka? I on powiedział: nie wiem. I Byk im powiedział, że oni poszli do owczarni. Poszli do owczarni i łapią teraz szczury. Mamo, wiesz, że Maja właśnie opowiada sam koniec? No, to jakby to są ostatnie strony książki, które ja rozumiem.
Ale Maj, opowiedz nam więcej o Roni. Powiedziałaś, że Ronia urodziła się tego samego dnia, co Birk. Mhm. Nie wiadomo, dlaczego się urodziła w tym samym czasie, w tym samym dniu. Mhm. W tej samej sekundzie. A to nie była noc? Nie, to był ranek. To był ranek. Kiedy on dopiero jedli śniadanie i on powiedział: urodziła się moja córka! Urodziła się moja córka! Jakiś szaleniec. Nie, nie. A biały. Jakieś pioruny nie były? Ale w nocy, ale ja dłużej były pioruny. Nie, to był rano i wtedy były pioruny i wietrzyd była, latało koło ich zamku i on tak krzyczał na cały zamek: moja córka się urodziła! Moja córka się urodziła! Ale to było w nocy. Ta Ronia była takim oczkiem w głowie, taty, co? No tak, a łysy Per, taki zbójnik najstarszych, już nie jakby nie był na wyprawach, to nie był ich zbójnik, bo był taki staruszek i on... On zapytał się, a jakby to był chłopiec? I stale widzę niego, powiedziała: jak postanowiłam, że to będzie Ronia, to będzie Ronia. Lovis to była taka twarda babka, co? A on powiedział: a jakby się nazywał, kiedy to był chłopiec? Jak mu powiedziałam, że Ronia, to Ronia. Czyli musiała być Ronia, musiała być dziewczyna. No. Tak? Ale gdzieś tam urodził się chłopiec. Birk. Ja myślę, że było tak samo u nich, jak u nich, że on też się cieszył, że jego syn się narodził. No tylko, na pewno. Tylko, że oni powiedzieli, a jakby, jakieś tam pewnie też był jakiś taki zbójnik stary i on się pewnie zapytał ich, a jak gdyby to była dziewczynka, to jakby się nazywała? Jak postanowiłam, Birka? To będzie Birk, to będzie Birk. No to powiedzcie mi teraz o przygodach Roni i Birka. Już zostali przyjaciółmi, bratem i siostrą, to mieli jakieś fajne przygody? Mieli bardzo dużo tych przygód, więc ja wszystkich nie opowiem, ale też raz uratowali klacz. Dlatego, że ona, jej synek umarł i mleko, które było przeznaczone dla jej synka, zostało dla nich. Dlatego, że oni ją uratowali. A przed tym jeszcze była walka o nóż. To był jakiś nóż i oni mieli najważniejszy nóż oczywiście, bo nóż był dla nich najważniejszy w lesie. No i on zrobił, ten Birk zrobił aferę, że nie ma tego noża. No ona mówi jemu, że nie, że jakby, że ona go nie zgubiła, a on mówi, że to ostatnio ona go używała. No i okazało się, ona sobie poszła i ona powiedziała: żyj sobie swoim nożem. No i wtedy zwykle on znalazł ten nóż. Bo był pod liściami. Czyli co, nie zawsze było tak różowo w tej przyjaźni? No tak. No i ona odeszła. I on poszedł jej szukać, szukał wszędzie. I sobie na końcu przypomniał. No i on sobie przypomniał jej słowa: żyj sobie swoim nożem. No, czyli całość, tak jak wspomniałaś, dużo tych przygód jest w lesie, tak? Tak. No tak. Ale no i on poszedł szukać do Roni i znalazł tą klacz, a przy klaczu już była Ronia. Powiedzcie mi, bo Maja tam coś wspomniałaś o jakichś wietrzydłach. Wietrzydła to były dziewczyny, które miały całe ciało ptaka. Miały tylko tutaj jakby... Mamy nos. Jakieś zwierzęta, mamy ptaki? Co tutaj to? Mamy brodę. I ta broda było widać im i ta cała tutaj głowa z tyłu, to naokoło to były pióra. Czyli to jakieś stwory bardziej tak. były. Takie. I one ciągle rozrywały kogoś na szczęty. Takie leśne stwory. Zaraz rozerwiemy skórę, zaraz poleje się krew, zaraz gruchną kości. To straszne trochę. A szaruchy to były takie małe ludki, które chodziły i mówiłam: gryźmy i bijmy. A to były malutkie. I jeszcze były popiszczanki. To też były, tak. Tak, ale... A ostatnio to był właśnie mgłowce. Czemu ona tak lubi? Czemu mały popisanek już się nie klęci? Mgłowce to były takie jakby wielkie osoby, które śpiewały bardzo ładnie i one ściągały do ziemi. Jak syreny. No tak. I one... I wtedy jeden raz
Beznadziejnie. On, jakby ona się zbawiła do tym mgłowcy i biczkiem uratowała. Zaczarowały ją te mgłowcy, tak? I jeden raz też było tak, że jeden raz było tak, że on, ten złoty, jak to się nazywa, stary, jakiś biały, nie pamiętam jakoś, nazywał ten staruszek, powiedział jej, że kiedyś on uratował nie wietrzydło, tylko szarucha. Szarucha uratował, chociaż że szaruchy były złe dla ludzi. I on uratował szarucha, dlatego że niespodziewanie wietrzydło chciało zabić szarucha, a nie człowieka. No i człowiek uratował szarucha. No, i to był ten szaruch! I ten szaruch musiał się mu jakoś odwdzięczyć, bo jak to tak. No i on się odwdzięczył, chociaż był zły dla ludzi. Powiedział, że mu jedynemu, powiedział, że na górze, która jest koło lasu Matisa, jest w środku jej złoto i srebro. Czyli taki zdradził mu sekret. No tak. Super. A nikomu więcej nie zdradził tego sekretu. Ja widzę, że tam dużo takich ciekawych przygód było. Mamy trochę strasznych historii też było. Z szaruchami i z wietrzydłami. I z mgłowcami. Bo las to jednak jest fajna rzecz. Taki czasami niebezpieczny. A powiedz mi, co ci się najbardziej podobało w tej książce? Najbardziej mi się podobało, że oni żyli w lesie, bo lubię lasy i... Lubisz las? Coś. A co, wolałabyś tak żyć w lesie? Niż w takim... Wolę nasz dom. Nasz dom jest najlepszy. A co ci się tak bardzo podoba w życiu w lesie? Dlatego, że w lesie jest fajnie. Tak blisko natury? Lubisz żyć? Tak, lubię. Jadłabyś korzonki? I grzyby? Nie. Już wolę nawet małże niż korzonki. Fuj. A dlaczego ci się tak podobało, że oni żyli w tym w lesie? Dlatego, że było fajnie, przygody były. Były przygody, co? Nawet wtedy bym, bo tam były dzikie konie i mogłam by jednego takiego mieć. Bo oni też mieli. Wszystko rozumiem. Czyli co, nigdy się nie nudzili Ronia i Birk? Nie, czasami się nudzili. Czasami się nudzili? No, ale to było tak rzadko, że nigdy tego nie było. Okej. Okay. Olu, co tobie się najbardziej podobało w Roni, córce zbójnika? Mi... Popiszonki. Popiszonki, czyli bohaterowie ci się podobali. Tak. A szczególnie mały popiszonek. A dlaczego akurat popiszonki? Dlatego, że one... Czemu ona tak robi? Czemu mały popiszonek już się nie kręci? Czemu zniszczyła naszą norkę? One tak robiły i mówiły. Czemu ona tak robi? Ciągle. Takie trochę magiczne to były stwory, co? To były takie jakby jeże. Nie, to były takie jakby malutkie króliczki. Króliczki? Nie, to były takie króliczki, jakby opancerzowane takim czymś jak jeże. Czyli takie trochę fantastyczne stwory. W rzeczywistości nie istnieją popiszonki. Popiszonki. Pupy, bo miały całe pupy w kolcach. Okej. Maju, komu byś poleciła tę książkę? Nie wiem, od 6 do nawet może 16 lat. A ja bym poleciła od 2 do nawet może 100 lat. Ja myślę, że takie dwulatki to jeszcze nie zrozumieją trochę tej książki, co? Nam tata czytał, jak byłyśmy bardzo malutkie. No tak. Ale myślę, że jest to książka naprawdę, do której warto wracać. Bardzo ciekawa, fajne przygody. Ja też lubię do niej wracać i lubię też, jak sobie chodzimy na przykład po lesie albo po górach, sobie myśleć, a w takim właśnie lesie Ronia przeżywała swoje przygody z Birkiem myślę, że to jest takie super, tak? Sobie pomyśleć, że można było sobie w takim lesie żyć i przeżywać przygody. Tak, piękna książka o przyjaźni też, chłopaka i dziewczyny. Tak, aż dużo takich książek jeszcze nie czytaliśmy. No, było takich dużo książek. Bo ja, jak słucham innej książki, też to była bardzo podobna książka, ale naprawdę już nie chcę mówić, bo to w końcu nie ten odcinek. To nie ten odcinek. Jeszcze na pewno lubimy takie historie o przyjaźni. Ale to też jest Astrid Lindgren książka.
No, to ten książek Astrid Lindgren. Lwie serce. O, bracia Lwie serce. To dzieci z Bullerbyn. Też jeszcze na nas czekają. Ale Ronia, córka zbójnika, to jest takie pomiędzy właśnie Lwie serce i właśnie dzieci z Bullerbyn. Bo to też jest las, a dzieci z Bullerbyn to już był taki świat, jakby który się... Tak, tak. Tam nie było takich, to nie był taki fantastyczny świat, tak? No tak. A Lwie serce to już w ogóle tam było jakieś... Straszne. A tutaj takie... Ronia też była taką fajną bohaterką, tak? Dziewczynką taką, która sobie w lesie świetnie radzi. I myślę, że... I ona mówiła, to moje liski, to moje liski! Naprawdę, i ona tak kochała też ten las, przyrodę, tak? Dobrze mówiła, się tam odnajdywała. Czemu ty jesteś w moim lesie? Tylko myślę, że warto... I oglądasz moje liski! Warto wykorzystać tę porę roku i tą piękną pogodę, która jest za oknem. To ja wolę lato. Wybrać się do lasu, wybrać się w góry, poczuć się trochę jak Ronia i Birk, i przeżyć trochę przygód w lesie, prawda? Papa. Trzeba powiedzieć papa. Dziewczyny właśnie zmęczone wróciły z parku i chcą jak najszybciej skończyć ten odcinek. Zachęcamy Was wszystkich do przeczytania Roni. Mamy nadzieję, że będzie Wam się podobać równie mocno jak nam i że zostanie z Wami na długo, tak jak ze mną ta książka. Trzymajcie się. Papa.